Na pewno znacie tą roślinę. Topinambur. To jest roślina, która praktycznie wszędzie rośnie jako chwast. W ogrodach ludzie też ją mają i nie wiedzą, że ma jadalne bulwy. Do XIX wieku była to podstawa pożywienia w różnych miejscach w Europie. Dawano także zwierzętom. Nie będę wykopywać na razie tych bulw, jaki wysoki jest, dlatego że muszą te gałęzie poopadać, to wtedy będą już duże, teraz szkoda mi wyrywać, on się sam zasiał. Ze względu na te żółte kwiatki podobne do słonecznika, nazywany jest także słonecznikiem bulwiastym, a ze względu na super smak, karczochem jerozolimskim. Po gotowaniu właśnie ma taki smak trochę jak karczoch, trochę jak ziemniaki z taką nutką orzechową, a surowy jest dodawany do sałatek, ma smak taki orzeźwiający, trochę jak rzepa. I można też kupić w sklepach. Natomiast najlepiej to gdzieś sobie znaleźć. Może w ogrodach macie, może gdzieś tam w różnych miejscach rosną, w polach, w zagajnikach. Także warto takiego, taką roślinę sobie używać. A dlaczego? Dlatego, że topinambur w 50% jest złożony z inuliny. I to jest taki wielocukier, ale nie zachowuje się jak cukier. Jeszcze pójdziemy w inne miejsce, zobaczymy. Nie zachowuje się jak cukier, dlatego że nie jest trawiony w żołądku ani w jelicie cienkim. Natomiast inulinę uwielbiają bakterie z jelita grubego i one przerabiają na aminokwasy, które służą nam. Także jest bardzo dobry dla osób cukrzyków i dla osób, które odchudzają się i dla osób, które na przykład są zagrożone cukrzycą. Po zjedzeniu samego topinamburu cukier w ogóle nie wzrasta, więc trzustka nie musi wyrzucać insuliny. Jakie to jest ważne? Zauważcie, że teraz wszyscy dietetycy, lekarze powtarzają, jedzcie 5 razy dziennie, 6 razy dziennie, jakieś przekąski, jakieś... Za każdym razem, czy to jemy cokolwiek z tej żywności, którą mamy, czy pijemy soki, posłodzoną herbatę, cokolwiek, trzustka wyrzuca insulinę. Męczymy cały dzień od rana do wieczora trzustkę. Nie tylko dlatego, że jemy dużo cukru, ale dlatego, że ta trzustka cały czas pracuje, więc jest zamęczana przez nas i stąd te cukrzyce. Także każdy jest zagrożony cukrzycą. Poza tym, no, ten topinambur ma bardzo dużo witamin i składników mineralnych. Ma bardzo dużo krzemu, między innymi. A teraz potrzeba nam bardzo dużo właśnie soli mineralnych, których nie mamy w pożywieniu, bo tam witaminy to sobie niektórzy pobierają z suplementów, prawda? Jeszcze jakieś owoce, warzywa mają, natomiast owoce, warzywa nie mają praktycznie żadnych minerałów. Co one są hodowane, mają trochę sztucznego potasu, azotu i nic praktycznie więcej i pestycydów. Także ci, co proponują komuś te diety takie oparte o owoce i warzywa, to niech też pomyślą, skąd dana osoba sobie zaopatrzy się. O, tu jest właśnie mały, też dziki. Zaopatrzy się. Zauważcie jedną rzecz, że ludzie przed wojną, jeszcze wcześniej, bardzo bioróżnorodne warzywa, owoce, zboża i inne, bo tych zbóż było dużo więcej, teraz praktycznie pszenica, żyto zostały. I bioróżnorodność tych pokarmów, jeżeli sobie na przykład jemy jakieś zioła z różnych miejsc, a to z lasu, a to z pola, a to z sadu, to
jest większe prawdopodobieństwo, że dostarczymy, że organizm sobie dobierze te składniki. Natomiast co mamy, co macie w supermarketach? Mąka pszenna, taki wybór jest duży, duży produktów. Mąka pszenna, cukier, jakieś słodziki, syrop glukozowo-fruktozowy, jakieś tam nabiały i to wszystko. Mięso oczywiście. I to wszystko. I tam dodatki smakowe, sztuczne, które produkt jeden od drugiego odróżniają. Tam nie ma nic. Tam nie ma różnorodności. Także polecam nawet taki topinambur. W linku będą przepisy na różne potrawy, ale ja proponuję dorzucać sobie do czego Wam się podoba, dlatego że jest naprawdę smaczny i można sobie spokojnie próbować dorzucać do wszystkiego. I taka jedna bardzo ważna rzecz, z doświadczenia wiem, że jak kroimy, bo jego nie trzeba obierać, ale czasami trzeba i wiadomo, że trzeba pokroić, to najlepiej ręce posmarować sokiem z cytryny, bo on bardzo szybko ciemnieje i w ogóle jego włożyć do wody z cytryną, żeby nie ciemniał. A jak takie ręce będą nieposmarowane sokiem z cytryny, to mogą zostać odciski palców, takie ciemne, więc to takie niesmaczne by było. Także na tyle. Pozdrawiam.